Cześć, witam na moim kanale, ja to kręcę. Witam Was z Mościc, z dzielnicy Tarnowa, gdzie 8 miesięcy temu z tego miejsca, jest to takie miejsce sportowe, kręciłem film z lodowiska, film do obejrzenia na moim kanale. Teraz jest pełnia lata, wakacje trwają w najlepsze. Zabieram Was do letniego parku wodnego w Tarnowie Mościca. Jak mówiłem, znajdujemy się w takiej części sportowej Mościc. W oddali widać stadion żużlowy Unitarnów. Tutaj obok hala sportowa Jaskółka. I bardzo fajnym rozwiązaniem jest parking na bardzo dużo miejsc. Także przyjeżdżając na basen bez problemu znajdziemy miejsce do zaparkowania. Dobrą alternatywą jest również przyjazd na basen rowerem. Bilet kupiony. Kupiłem razem z miejscem w szafce. Przechowam tam dokumenty. Cena biletu normalnego 35 zł za cały dzień. Są również bilety ulgowe dla seniora, kartą tarnowskiej rodziny. Przy wejściu jest taka tablica. Możemy z niej wyczytać temperaturę powietrza, temperaturę wody i liczbę osób, która aktualnie znajduje się na terenie basenu. Są toalety, natryski. A my zmierzamy do szafki. Zbliżamy bilet do czytnika. Nacisnąć, otwieramy. I mamy szafeczkę. Są przebieralnie. Także dobre rozwiązanie też. Bardzo duży teren zieleni, także nie ma problemu ze znalezieniem miejsca w cieniu, w słońcu. A to jest to lodowisko, o którym Wam mówiłem. Teraz zamienione na boisko o sztucznej nawierzchni. Na terenie letniego parku wodnego znajduje się plac zabaw na piasku o morskiej tematyce. Są stoły do ping-ponga. Jest część gastronomiczna, boiska do sportów plażowych. Mamy tutaj boiska do piłki siatkowej, do piłki nożnej, do piłki ręcznej. Jak ktoś jest pasjonatem szachów, może zagrać sobie na basenie. Jest wodny plac zabaw dla dzieci.
tym roku sezon rozpoczął się stosunkowo wcześnie, bo już 1 czerwca. Natomiast oficjalne otwarcie tego pięknego obiektu odbyło się w roku zeszłym, w 2023, 1 lipca. Obiekty powstały na terenie dawnej pływalni. Pamiętam jeszcze, jak o tutaj z tego miejsca wchodziło się. Był taras przy kawiarni. Także jako dziecko, młodzieniec korzystałem z tych obiektów. No teraz jest już całkiem inaczej. Pięknie się to wszystko prezentuje. Letni park wodny składa się z niecyk basenowych o różnej głębokości. Każdy może wybrać coś dla siebie. Jest niecka o głębokości 1 metra. Są to wyloty ze zjeżdżalni. Jest niecka o głębokości od 60 do 160 cm. Dla tych, co chcą popływać, jest taka niecka o wymiarze 50 na 21 metrów. Posiada 4 oddzielne tory do pływania. Są 4 zjeżdżalnie. Zjeżdżalnia typu turbo, czerwona. Jest to dość szybka zjeżdżalnia, polecam ją. Zjeżdżalnia spiralna typu Anaconda. Długość całkowita 66 metrów. A startujemy z poziomu 6 metrów. Dużą popularnością cieszy się zjeżdżalnia typu cebula, żółto-zielona. Jej długość to 23 metry, a startujemy z poziomu 6 metrów. Jest również zjeżdżalnia niebieska, czterotorowa, o długości całkowitej 20 metrów. Dla najmłodszych zjeżdżalnia zielona. Długość 23 metry, a start z poziomu 2 metry. Osiemnasta godzina. Na tablicy wskazanie, że jeszcze 700 osób jest na basenie. Ja powoli się zbieram. Spędziłem miło i przyjemnie dzisiejsze popołudnie. Ze swej strony mogę wam polecić w 100%. Jak ktoś chce przyjechać, najlepiej jeszcze z rodziną. Na pewno miło spędzi tutaj czas. Jest wiele atrakcji, sporo miejsca na wypoczynek, zwłaszcza w te gorące, upalne lato. Do zobaczenia, do następnego. Cześć!